Panie wójcie, 2022 rok już się zaczął, pierwsze miesiące, za moment wiosna. No to więc to czas rozpoczęcia prac budowlanych, a ten rok również w budżecie gminy Międzyrzec Podlaski bogaty jest w zadania inwestycyjne. Rok 2022 stał się rokiem nieprzewidywalnym chyba dla nas wszystkich. Również z dużym niepokojem patrzymy na to, co się dzieje na rynkach usług, w cenach materiałów. Z dużym takim niepokojem obserwujemy to. Faktycznie projektowo i budżet na rok 2022 jest budżetem rekordowym. 30 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje. W dużej mierze środki pochodzące z Unii Europejskiej, projekty, które kończymy realizować w tym roku, oraz środki własne i środki pozyskane z funduszy krajowych. Jeżeli byśmy chcieli powiedzieć o tym, co w gminie Międzyrzec Podlaski dzisiaj się dzieje, to chyba zacznijmy od tych inwestycji, które trwają, które realizujemy. Z dużych inwestycji OZE-owych, które na terenie gminy Międzyrzec Podlaski były i są realizowane, zakończyliśmy i rozliczyliśmy, jesteśmy w trakcie rozliczeń, projekt współfinansowany ze środków europejskich dotyczący wymiany źródeł ciepła w domach naszych mieszkańców. Jeden związany z montażem piecy na gaz uległ zakończeniu. Drugi, właśnie w dniu dzisiejszym rozmawialiśmy o tym, że uda go się skończyć. Jest to wymiana źródeł ciepła u naszych mieszkańców na piece na pelet. Wzrost cen jest ogromny. Z niepokojem patrzymy na projekt związany z budową instalacji solarnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Mianowicie wykonawca jeszcze nie przystąpił do realizacji zadania, sygnalizuje nam problemy z tym związane. Właśnie rozmawiamy na temat dalszej współpracy, bądź też, jeżeli będzie taka konieczność, zerwania umowy i ponownego ogłoszenia przetargu. Wiem, że zapewne te ceny na tym niepewnym dzisiaj rynku mogą być inne i jest to też duże wyzwanie dla samorządu w związku z tym. Realizujemy projekt rewitalizacyjny w miejscowości Strzakły. Duży projekt, ponad 6-milionowy projekt rewitalizacji terenu po byłej szkole podstawowej w Strzakłach na Centrum Aktywności Społecznej. Wchodzimy w chwili obecnej, prace weszły już w fazę prac wewnątrz budynku i zagospodarowania terenu. Wydaje się, że te terminy realizacji na dzisiaj nie są zagrożone. Z dobrych też informacji to te, że w najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na termomodernizację budynku po byłej szkole, po byłym gimnazjum w Wielnicy. Dzisiaj jest to budynek szkoły podstawowej. Projekt realizowany ze środków unijnych, blisko 1 000 000 zł w wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i w związku z tym przy tych dzisiejszych niepokojach mamy nadzieję, że ten projekt też zostanie zrealizowany. I dwa projekty dotyczące termomodernizacji, a właściwie przebudowy świetlicy wiejskiej w Maniach oraz budynku po byłej szkole w Berezie na rzecz klubu seniora. Więc to są duże projekty, ponad w sumie 1,5 miliona złotych, przepraszam, w trzech ponad 2,5 miliona złotych ze środków unijnych na realizację tego przedsięwzięcia. Ten rok mam nadzieję, że będzie również rokiem związanym z budową dróg i remontów mostów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski.
w kilku miejscowościach. W sumie przeznaczamy ponad 15 milionów złotych na realizację tych przedsięwzięć, więc przebudowie ulegną drogi w Puchaczach, w odcinek drogi w Strzakłach, właśnie tutaj przy Centrum Aktywności Społecznej. No i w dniu dzisiejszym otworzyliśmy przetarg na duży zakres inwestycji. Najprawdopodobniej unieważnimy go ze względu na cenę końcową zaproponowaną i ogłosimy drugi przetarg. A przypomnę, że jest to przetarg związany z budową dróg i przebudową mostów w Rzeczycy na rzece Krznie i w Misiach oraz budową odcinków dróg w Rzeczycy, w Misiach, w Strzakłach, Tłuszczu, czyli praktycznie na terenie całej gminy Międzyrzec Podlaski. Przy budżecie uchwalanym na rok 2022 mówiłem, że rok będzie dla gminy Międzyrzec Podlaski rokiem nieprzewidywalnym. Wówczas mieliśmy na myśli skutki związane z wprowadzeniem Nowego Ładu i obawą, jak one przełożą się na funkcjonowanie samorządów lokalnych, w tym również samorządu gminnego. Dzisiejsza sytuacja zaskoczyła nas wszystkich, bo na pandemię, na Nowy Ład nałożyła się sytuacja geopolityczna, wojna na Ukrainie, no i skutki, które ona niesie również dla funkcjonowania nas wszystkich. W związku z tym mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy ograniczać zaplanowane zadania z racji możliwości finansowych gminy, bądź też z racji cen, które mogą być nieprzewidywalne przy projektach. Sądzę, że czas pomyśleć o tym, aby wspomóc samorządy w ich wkładach własnych, bo planowane wkłady własne, projektowane rok, dwa lata temu inwestycje nijak się mają do realiów cen obecnych na rynku, zarówno dotyczących usług, jak również możliwości zakupu produktów. To są rzeczy bardzo istotne i ważne z punktu widzenia samorządu, dlatego też wymagają od nas bardzo skrupulatnego patrzenia na każdą złotówkę i bardzo skrupulatnej polityki finansowej w tym zakresie. Z drugiej strony ogromne oczekiwania społeczności lokalnej do dalszych i ciągłych planowanych inwestycji na poszczególnych obszarach. Nie unikamy tego, nie uciekamy od tego. Już planujemy kolejne inwestycje w porozumieniu z powiatem. Od kilku lat w sposób skuteczny realizujemy z powiatem bialskim duże inwestycje na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Przez ten rok i jeszcze w następnym roku będziemy realizować wspólną inwestycję współfinansowaną przez gminę Międzyrzec Podlaski na drogach powiatowych. Blisko 9,5 km przybudowanych dróg powiatowych na odcinkach Kożuszki-Łuby, Kożuszki-Krzewica, projekt trzyletni, ale też szczęśliwie powiat bialski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację kolejnego blisko 10-kilometrowego odcinka na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Jest to odcinek drogi pomiędzy Zasiadkami, Maniami a Zaściankami, czyli ten cały ciąg dróg w ciągu 3-4 lat zostanie przybudowany. Weszliśmy również w porozumienie z powiatem na realizację przedsięwzięć związanych z przebudową, właściwie w tej chwili projektowane, wspieramy powiat bialski w projektowaniu dwóch odcinków dróg, również nie kilometrowych, a blisko 10-kilometrowych. Jest to odcinek Wysokie Rudniki, Sitno-Puchacze.
I drugi odcinek Tuliłów-Pościszek-Szymoszyce, dróg powiatowych, tak abyśmy w przyszłości mogli te odcinki realizować. Dobra współpraca z powiatem bielskim, szczególne ukłony dla pana starosty Mariusza Filipiuka i radnych powiatu bielskiego oraz otwartość radnych gminy Międzyrzec Podlaski pozwala nam w taki sposób skuteczny myśleć o kolejnych inwestycjach na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Mówimy o dużych inwestycjach, o ogromnych inwestycjach finansowanych z gminy, ze środków gminy Międzyrzec Podlaski, ale finansowanych przede wszystkim ze środków zewnętrznych. Gdyby nie możliwość aplikowania o te środki, gdyby nie zespół pracowników, świetnych zarządzających projektami, których posiadamy tutaj w urzędzie gminy, nie byłoby możliwości szukania źródeł dofinansowania i tak dynamicznego rozwoju gminy Międzyrzec Podlaski pod tym względem. Mam nadzieję, że ten rozwój widać na tle powiatu bielskiego, województwa lubelskiego, bo jest on przemyślany, ukierunkowany. W naszych planach na najbliższe lata również rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, w innych miejscowościach niż dotychczas. Tworzymy projekty z tym związane, plany, tak abyśmy mogli też przygotować się na nową perspektywę, bo zapewne niedługo ona pojawi się. Jak również liczymy na to bardzo, że pojawią się środki z Krajowego Planu Odbudowy i będziemy mogli je włączyć w bieżące inwestycje na terenie gminy Międzyrzec Podlaski.